Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Jak zwykle rozpoczęcie od właśnie wyrazu wdzięczności i szacunku dla trzech klejnotów Buddy, Dhammy, Sanghi. Może właśnie na początek powiem, że się ostatnio bardzo dużo się uczyłem. Dużo historii, właśnie duchowości, religii i tak dalej. Filozofii, teologii, takie tam. W każdym razie muszę przyznać, że moja wiara w Dhammę jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Zawsze była mocna bardzo, ale jeszcze bardziej się wzmocniła, jakby po prostu już coraz bardziej wszystko inne zaczyna się rozwiewać i już jakby czysta Dhamma, widzę, jest po prostu, to jest po prostu najwyższa rzecz moim zdaniem. Jeżeli cokolwiek możemy nazwać najwyższym w tej rzeczywistości, to jest to Dhamma. Właśnie Sfakato Bhagavata Dhammo, czyli Dhamma Błogosławionego, czyli Buddy, jest dobrze wyjaśniona. Po prostu jakby nauka Buddy jest, można powiedzieć, doskonała. Właśnie uważam, że właśnie to nie jest temat tego wykładu, o tym zrobię inny wykład, ale tak w skrócie tylko powiem, że właśnie jeżeli w innych tradycjach filozoficznych czy religijnych odnajdujemy właśnie jakieś takie najbardziej wartościowe treści, uważam, że to jest właśnie po prostu element Dhammy, który możemy tam odnaleźć. Natomiast właśnie Sfakato Bhagavata Dhammo, czyli że Dhamma Błogosławionego jest doskonale wyjawiona. Ponieważ właśnie, tak jak Budda powiedział, on nauczył wszystkiego, co jest konieczne do świętego życia i nie ma w niej nic do dodania, nic do ujęcia. Po prostu Dhamma Błogosławionego jest doskonale wyjawiona. Właśnie bardzo ważnym aspektem Dhammy jest to, że właśnie Budda tam w którejś sutcie powiedział, że po prostu w Dhammie musi się zachować nauka o współzależnym powstawaniu, o uwarunkowaniu, o świętym życiu, o etyce, o mądrości i tak dalej. I to będzie też bardzo ważne z perspektywy dzisiejszej mowy o właściwym wysiłku, ponieważ właśnie będę chciał się skupić dzisiaj na takiej perspektywie właśnie trzech aspektów. Z jednej strony właściwy wysiłek, jako właśnie ta siła rozpuszczania naszego wewnętrznego cierpienia. Z drugiej strony właśnie na tym współczuciu do samego siebie, takim bardzo silnym, które też było częścią tej medytacji. I po trzecie właśnie kwestii dostrzegania uwarunkowania jako pewnego właśnie sposobu rozumienia rzeczywistości, który jest zgodny jakby właśnie z tym, jak postrzegał ją Budda. Ponieważ właśnie ta percepcja jest tak naprawdę ostatecznie wyzwalająca na wszystkich poziomach. Właśnie, może zanim przejdę do samego właściwego wysiłku, to chcę właśnie troszeczkę powiedzieć o takich sprawach filozoficznych, jeśli idzie o buddyzm, właśnie bardzo praktycznych jednocześnie. Może zacznę od tego właśnie, czym tak naprawdę jest przebudzenie, ponieważ właśnie Viveka bardzo dużo o tym ostatnio mówi, też zrobiła posta na Sutta Centralu o tym, właśnie wyjaśniając to. Też Johnsona by się z tym zgodził absolutnie. I to też rozwiewa właśnie pewne błędne, że tak powiem, poglądy, które możemy znaleźć, krążące również w buddyjskich kręgach, ponieważ po prostu jest tak, że oświecenie, jakby sam body, przebudzenie po prostu, jako realizacja któregoś ze stopni oświecenia od wchodzącego w strumień Dhammy po Arahanta, to nie jest stan. Oświecenie nie jest stanem, tylko oświecenie czy przebudzenie jest zmianą perspektywy. Czyli jest po prostu zmianą tego, w jaki sposób przetwarzane jest doświadczenie. Czyli to nie jest przebudzenie, to nie jest dżana, to nie jest samadhi, to nie jest to, że masz jakiś tam stan przebudzionej błogości i tak dalej, choć ono może wywołać przebudzenie, ale samo przebudzenie jest zmianą tego, w jaki sposób nasz umysł przetwarza doświadczenie.
To jest najbardziej klarowny sposób, w jaki można to wyjaśnić. Czyli osoba, która jest przebudzona, po prostu nadal doświadcza dokładnie tej samej rzeczywistości, tylko po prostu ona jest przetwarzana przez umysł zupełnie w inny sposób. Czyli po prostu można rzec prostym sposobem, językiem, że po prostu są inne reakcje na te same sytuacje. Więc osoba przebudzona nie znaczy, że jest cały czas jakby w dżanie, czy w samadhi, czy coś takiego, tylko po prostu wszystkie doświadczenia po prostu inaczej odbiera, interpretuje. To nie znaczy, że odczuwa je inaczej, tylko po prostu jakby jest inna reakcja. I właśnie to jest bardzo ważne, ponieważ oczywiście do przebudzenia dochodzimy poprzez różne praktyki, natomiast właśnie bardzo ważny jest ten element pannia, mądrości, czyli zmiany po prostu rozumienia tych samych sytuacji, po prostu odbierania je w inny sposób, z innej perspektywy dostrzegania tych rzeczy. I właśnie te trzy rzeczy, o których będziemy mówić, właściwy wysiłek, właśnie współczucie do samego siebie, takie głębokie, i ta trzecia rzecz, czyli właśnie właśnie dostrzeganie uwarunkowania, to są trzy rzeczy, które właśnie rozwijają tą mądrość i zmieniają tą perspektywę. Właśnie to nie jest tak, że choć oczywiście być może możemy nazwać jakiś tam moment przebudzeniem, natomiast to raczej Budda to postrzegał właśnie w tych metaforach, że to jest jak gradualny proces, jak fala jakby na brzegu oceanu, że to jest po prostu stopniowy proces zmiany perspektywy. Oczywiście mogą być jakieś takie breakthroughs, takie nagłe jakby olśnienia, natomiast ogólnie rzecz biorąc jest to stopniowy proces pogłębiania wglądu i zmieniania perspektywy. Więc to jest bardzo istotne. No i właśnie jest tak, że kolejnym aspektem, takim można powiedzieć właśnie podstawą filozoficzną, jest właśnie to zrozumienie, że umysł jest po prostu mechaniczny, uwarunkowany. Działa to w ten sposób, że każda reakcja, każdy stan, każdy akt, działanie i tak dalej jakby powoduje pewien nawyk w umyśle i one się nawarstwiają. To jest uniwersalne prawo natury. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. I żeby to zrozumieć głębiej, to właśnie chcę powiedzieć kilka słów o współzależnym powstawaniu, które jest naprawdę podstawową jakby filozofią buddyjską. I nie trzeba współzależnego powstawania tłumaczyć tak klasycznie, że jest tych 12 ogniw i tak dalej, nawet nie będę w to wchodził. Natomiast dlaczego współzależne powstawanie? Jakby to słowo jest bardzo mądrze ułożone jakby. Współzależne powstawanie, czyli że coś jest coś zależne, zależnie coś powstaje, czyli wszystko, co jest zależne od czegoś innego i współzależne, czyli jest zależne od wielu rzeczy. Czyli właśnie podajmy to na takim przykładzie, który właśnie Viveka też do niego się odwołuje, właśnie przykładu intelektu. Ponieważ intelekt, czy nasz charakter, może te dwie rzeczy, są czymś, do czego bardzo jesteśmy w pewnym sensie przywiązani, prawda? Czyli mamy taką percepcję, że ja to jestem taki inteligentny albo mam taki i taki charakter. I mamy takie wrażenie, że ten intelekt czy ten nasz charakter jest w pewnym sensie jakąś taką inherentną, niezmienną częścią nas, prawda? Że taki po prostu jestem, bo ktoś ma taki intelekt, a ktoś ma taki charakter, ktoś ma taki. I tak nam się wydaje, że to jest takie nasze, prawda? I że to zawsze tak będzie i tak dalej. Natomiast właśnie sęk w tym, że intelekt jest w 100% uwarunkowany, jakby właśnie współzależnie powstaje. Czyli na przykład, załóżmy, mój intelekt w tym momencie na przykład współzależnie powstaje od aktywności mojego mózgu, prawda? Od aktywności mojego umysłu, od aktywności różnych rzeczy, które czytałem, rzeczy, których słuchałem, ludźmi, z którymi rozmawiałem, to wszystko jest uwarunkowane. I jakby akurat w moim życiu to jest dość bardzo widoczne, ponieważ ewidentnie na przykład właśnie studiowanie filozofii, czy właśnie słuchanie mów Dhammy, rozmawianie o Dhammie, kontemplowanie pewnych rzeczy jakby zmieniło mój intelekt. Jakby on jest zupełnie inny niż kiedyś. I
To nie jest ten sam intelekt. Absolutnie to nie jest ten sam intelekt. Może on jakby bazował na jakimś tam też karmicznie i tak dalej, ale on się zmienia. I gdybym na przykład miał jakiś wypadek i załóżmy, nie wiem, uszkodziłoby mi się część jakiegoś mózgu, na przykład ten intelekt byłby dużo mniej sprawny wtedy. Albo jeżeli na przykład zacząłbym tylko już słuchać jakiś głupot i w ogóle rzuciłbym dhammę i tak dalej, ten intelekt też by się zmienił. Jakbym przestał medytować albo medytował więcej, to też by się zmienił i to dotyczy każdego z nas. Czyli nawet te najbardziej rzeczy takie wszechobecne, które bierzemy tak bardzo jako swoje, tak naprawdę są w 100% uwarunkowane. Współzależnie powstaje to z różnych rzeczy w każdej chwili. I ostatecznie nie ma żadnego trzonu. To jest właśnie też takie metafizyczne rozważania, ponieważ ostatnio muszę przyznać, że bardzo dużo zgłębiam różnych filozofów, ponieważ się przygotowuję do egzaminu doktorskiego z filozofii. To jest bardzo ciekawe, na przykład w tym momencie jakby powtarzam starożytnych Greków głównie i tak dalej. W każdym razie to jest dość ciekawe, ponieważ różni jakby filozofowie mieli różne koncepcje umysłu, prawda? Różne koncepcje właśnie tego, w jaki sposób działa rzeczywistość. Tym właśnie się zajmuje metafizyka, czyli jakie są takie fundamentalne prawa rzeczywistości, które nie możemy ich zbadać jakby czysto fizycznie, tak jak naukowo, tylko właśnie poprzez kontemplację, prawda? No i właśnie sęk w tym, że można powiedzieć taką metafizyczną teorią Buddy, która oczywiście z mojej perspektywy jest prawdziwa, jest współzależne powstawanie. Czyli tutaj ją możemy przeciwstawić jakby takiej najbardziej właśnie naszej zachodniej perspektywie, ponieważ trzeba przyznać, że nasza kultura zachodu bardzo jest zakorzeniona na przykład w myśli Platona czy Arystotelesa, jakby to jest wszechobecne, po prostu to poszło jak fala po całej naszej kulturze. Muszę przyznać, że Arystoteles jest filozofem, z którym niekoniecznie mocno sympatyzuję, znaczy ma pewne rzeczy, że tak powiem, całkiem ciekawe, ale ogólnie jego koncepcja rzeczywistości jest bardzo taka, powiedziałbym, właśnie taka oczywista, taka po prostu taka jakby niepenetrująca głębi, bym powiedział, bo on właśnie na przykład uważał, że jest substancja i że substancja to jest istota i jest sobie cecha substancji, no nie? Czyli na przykład ja, Piotr Planeta, jestem substancją i mam jakieś cechy. Natomiast on uważał, że ta substancja Piotr Planeta, on jest niezmienny. Po prostu, że on jest jaki jest i że to jest jakieś ja, które jest po prostu. I tak długo jak żyje, to jest. Natomiast Budda właśnie, anatta oznacza właśnie brak istoty, brak substancji. Nie ma właśnie żadnej istoty. Wszystko jest współzależnie powstałe. Każda moja cecha jest po prostu wynikiem całej sieci innych. Czyli nie ma nic, jakby właśnie to jest taka czysto terawacka doktryna, że każda jakby cząsteczka rzeczywistości tak naprawdę jest wynikiem wszystkich innych. Jak sobie wyobrażacie właśnie na przykład drzewo, no nie? No to każdy punkt drzewa jest połączony ze wszystkimi innymi. Każdy neuron jest połączony z innymi. Każdy z nas jest połączony z różnymi relacjami, z różnymi doświadczeniami w czasie i tak dalej. I nie ma tak, że któryś jest jakiś pierwotny, wokół którego wszystkie się kręcą, tylko one wszystkie cały czas na siebie wpływają. I właśnie nie ma tego trzonu. To jest ważne, bo naprawdę zarówno w naszym charakterze, w naszym intelekcie, w naszym ciele, w naszych uczuciach nigdzie nie ma tego trzonu, tylko wszystko jest współzależnie powstałe. I tak jest po prostu i warto to kontemplować. Czyli w tym sensie na przykład to, że ktoś tam, nie wiem, ma na przykład piękny głos i jest super jakby artystą i pięknie śpiewa, prawda? I tak dalej. No to współzależnie powstaje z tego, że nie wiem, ma jakieś tam uwarunkowania karmiczne, ma jakieś geny, miał jakiś trening, prawda? Że na przykład od dziecka coś tam się uczy, albo przeszedł jakieś szkolenie, ma jakiś tam charakter, który też jest współzależnie powstały, który sprawia, że jakoś tam występuje. Ale na przykład ta sama osoba na przykład w jednej sytuacji będzie dawać inny występ, a w drugiej innej. Na przykład jest super energia u publiczności, to daje lepszy występ, bo ten występ jest współzależnie powstały od wszystkiego innego, co jest w otoczeniu. I to jest po prostu wszędzie, że wszystko jest współzależnie powstałe, prawda? Na przykład ja dlatego na przykład lubię nagrywać właśnie, w sensie lubię jakby dawać właśnie mowy tak, że ktoś mnie słucha, bo na przykład to, że mam poczucie, że ktoś mnie słucha, sprawia, że bardziej jakby mam większą inspirację. I dlatego nie potrafię po prostu zrobić mowy, którą bym nagrał na przykład do kamerki, jak nikogo nie ma po drugiej stronie. Po prostu tak jakby na przykład nie było spotkania,
miałbym włączyć nagrywanie sam do kamerki i powiedzieć, to bym nie potrafił. Ponieważ to, że ta mowa teraz się dzieje, ona jest współzależnie powstała z tym, że wy tutaj jesteście i tego słuchacie. I tak naprawdę ten element tego, że tu jesteście, jest tak samo istotny jak na przykład to, że ja tu jestem. I to jest właśnie to współzależne powstawanie, że nic nie ma jakby tej esencji, wszystko wynika jakby z kontekstu. No i jeżeli idziemy za tym, że wszystko jest uwarunkowane w ten sposób, absolutnie wszystko, łącznie z dżanami, samadhi, przebudzeniem, wszystkim, wszystko współzależnie powstaje, no to możemy zauważyć właśnie to domino, że jak właśnie są te domino i cofamy się w pewnym sensie w przeszłość, no to każde doświadczenie było połączone z innymi i w pewnym sensie właśnie te inne doświadczenia, to jak mówił to Ajahn Mudito, że jest ten strumień rzeka rzeczywistości i że koryto rzeki to jest nasza karma. I że rzeka po prostu płynie w tej korycie karmy, prawda? I w tym sensie, jeżeli przejdziemy z tym do poprzednich żyć jeszcze i tak dalej, no to oczywistym jest, że w pewnym sensie widzimy po prostu tą siłę karmy, tą siłę tej fali, która nas po prostu niesie i że to jest współzależnie powstałe. I jeżeli idziemy tym dalej, 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 to wszystko się rozmywa w nieskończoności. Po prostu wszystko, co jest, jest wynikiem nieskończonej niemalże ilości współzależnie powstających uwarunkowań, które cały czas się właśnie dzieją. I Wicca właśnie lubi też właśnie używać takie określenia, że sytuacje to są po prostu uwarunkowania, które się zderzają. I po prostu te nieprzyjemne doznania, doświadczenia w życiu, to są po prostu pewne uwarunkowania, które wchodzą w takie po prostu reakcje, że tworzy się nieprzyjemne doznanie, a są takie uwarunkowania, które wchodzą w takie interakcje, że tworzy się przyjemne doznanie. I to jest w zasadzie esencja jakby właśnie tego, czym to jest. I chodzi o to, że im bardziej będziecie to widzieć, że wszystko jest współzależnie powstałe, a będziecie to obserwować poprzez właśnie na przykład to, jak będziecie obserwować trening różnych ludzi. Jak na przykład pewnie ludzie się rozwijają w pewnych kwestiach czy praktycznych, jakichś umiejętnościach, czy na przykład w cnotach, a jak pewnie ludzie się zatracają w pewnych umiejętnościach, a pewnie w cnotach. To wszystko jest współzależnie powstałe. Wtedy będziecie widzieć, że tak naprawdę to każdy właśnie jeden ten, każdy ten atom jakby zaczyna to współtworzyć. I wtedy zaczynacie widzieć, że nie ma tu żadnej esencji, jakby nie ma tego, że ktoś ma jakąś tam misję czy talent, jakiś taki nadany przez jakąś wyższą siłę czy coś, tylko wszystko współzależnie powstaje. Nawet jak ktoś ma jakąś misję nadaną przez wyższą siłę, to też współzależnie powstaje. I po co to jest? Po to, że jak zaczniecie to naprawdę widzieć w sobie samych, w swoim własnym życiu, no to się łączy z kolejną rzeczą, która jest aspektem Pani Mądrości, że zaczniecie widzieć, że co byście nie robili, naprawdę to jest bardzo ważne, żeby to widzieć, że co byście nie robili, to życie ma tą naturę cierpienia i szczęścia. I że naprawdę od kiedy się urodziliście, każdy z nas próbuje być szczęśliwy. Normalnie każdy cały czas się stara być szczęśliwy, natomiast w kółko są te sytuacje nieprzyjemne. To jest właśnie to dukha, pierwsza szlachet naprawdę. I jest właśnie taki mem ostatnio fajny znalazłem, że jest sobie taki gościu, taki taki spopielony, taki smutny i tak dalej. I że 2014 rok jest po prostu taki smutny, spopielony i potem jest 2024 rok i jest taki smutny, spopielony a ma w głowie jakby taką wizję, że w 2014 to była taka tęcza i tak szczęśliwie. No nie, że właśnie taka jest nostalgia, taki był ten mem. No właśnie tak to działa, że myślimy sobie, a 10 lat temu to było tak fajnie, ale jakby tak naprawdę 10 lat temu było dokładnie w pewnym sensie tak samo. Było po prostu inne cierpienie, ale ono było, ponieważ nie ma po prostu w naszym życiu, nie ma wytchnienia po prostu. Zawsze będzie to cierpienie w ludzkim życiu. I właśnie mówiłem, oświecenie nie jest stanem. To nie jest tak, że przebudzeni nie mają tego cierpienia, że ich nie spotykają choroby, nieprzyjemne sytuacje, toksyczni ludzie i tak dalej. Ich spotyka dokładnie to samo cierpienie. Jakby dukha zawsze jest. Natomiast różnica jest taka, że osoba przebudzona inaczej to interpretuje, inaczej na to reaguje. Po prostu nie dodaje tej mentalnej strzały cierpienia. Po prostu nie gniewa się na to, że tak jest. Jakby nie jest rozczarowana. Nie oczekuje, że jest inaczej. Po prostu jest pełna akceptacja
i odpuszczenie, jakby brak oczekiwań, że i po prostu nie ma tego tarcia z tym cierpieniem. Więc to jest bardzo ważne. I jeżeli zaczynacie to widzieć, i to właśnie chodzi o to, że czasami takie trudne sytuacje w życiu, kiedy wszystko po prostu się wali i tak dalej, i wtedy przypominacie sobie, że byliście w tej sytuacji już wiele razy. Wiele razy każdy z nas był w sytuacji, że wszystko się już wydawało, że jest źle, że jesteśmy po prostu jak gdzieś na łasce wiatru, że życie po prostu robi z nami co chce, jakbyśmy się nie starali i tak dalej. No i wtedy właśnie jest po prostu właśnie to, że w pewnym momencie zaczynasz to widzieć. Widzieć, że taka jest prawda. I to jest bardzo ważne. To jest właśnie, dlatego Viveka powtarza w kółko, że cierpienie to jest szansa do rozwoju duchowego. Zawsze cierpieniem jest może być wielką lekcją. Niektórych cierpienie niszczy, a niektórych uszlachetnia. To wszystko jest znowu kwestia interpretacji. To jest właśnie ta kwestia reakcji, która może być bardziej światła lub mniej. No i chodzi o to, że jeżeli spojrzymy prawdzie w oczy, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już wgląd w reinkarnację, miał jakiś samadhi i tak dalej, że to nie jest tylko to życie, tylko poprzednie życie i miliony żyć i tak dalej, to jest koło Macieju. No i właśnie to jest to, co Budda właśnie nazywał w tej nauce, że zadchodzi nibida, viraga, niroda, vimutti. Nibida to jest odczarowanie, viraga zanikanie, niroda zatrzymanie, vimutti wyzwolenie. I znowu to nie jest stan. To nie jest, że masz zatrzymanie, chociaż może być stan zatrzymania, ale przede wszystkim jest to zmiana jakby właśnie reakcji. Czyli pierwszym jakby aspektem właśnie przebudzania się jest nibida. Czyli odczarowanie. I właśnie piękna metafora, która opisuje to, co jest nibida. Często to się tłumaczy błędnie jako obrzydzenie, ale to nie jest obrzydzenie. Nibida to jest odczarowanie. To jest tak jak dziecko, które dorasta, załóżmy, mieliście ileś tam lat i bawiliście się jakimiś laleczkami, samochodzikami, to było takie super, w ogóle wow, mam nowy samochodzik, ale super, po prostu najlepsza zabawa na świecie, no nie? Ale potem macie, załóżmy, 25 lat i już ten samochodzik niekoniecznie was tak bawi, prawda? Jakby, no fajnie samochodzik, ale powiedzmy, nie robi wam to szczególnie, ani was ziębi, ani grzeje ten samochodzik, po prostu macie na to jakby w pewnym sensie totalnie wywalone. Tak kolokwialnie się wyraża. No i dokładnie tym jest nibida względem całej rzeczywistości zmysłowej, czyli po prostu nibida to jest ten moment, kiedy po prostu przestaje cię fascynować jakby świat Kamaloki, po prostu świat zmysłów, cały ten jakby świat materialny, w którym żyjemy na co dzień, wasze ciało, cały ten świat ludzi, to wszystko po prostu widzicie jak tą resorówkę, którą przestajecie się bawić, po prostu ni was to ziemi, ni grzeje, po prostu nibida jest właśnie tym, że po prostu jaki jest sens zaangażowania się w to wszystko, jeżeli to wszystko ma ten aspekt anicca dukkhanatta i to cały czas się rozpada. Po prostu, nie wiem, macie załóżmy 35 lat, 40, 20, 50, nieważne. Całe życie próbowaliście to ułożyć i cały czas to się rozpada. Cały czas jest cierpienie, cały czas coś nie wychodzi. Nieważne ile po prostu wysiłku nie włożycie, nigdy nie da się tego ułożyć do końca. I właśnie ten moment, kiedy zaczynacie akceptować, że to jest prawda, to jest moment, kiedy zbliżacie się do przebudzenia. Ponieważ to się łączy z kolejną nauką Viveki, którą mi ostatnio przekazała właśnie, która dotyczy jakby też miłości, ale nie tylko miłości, tylko to nawet dotyczy wszystkiego. Absolutnie wszystkiego w życiu. Natomiast jakby miłość romantyczna jest najlepszym przykładem. Ponieważ ludzie właśnie mają tą nadzieję, że jak spotkam miłość swojego życia, to wszystko będzie po prostu idealnie, będę najszczęśliwszy, wszystko się wtedy uzdrowi, będzie dobrze. Natomiast właśnie tutaj Viveka powiedziała, że święty Mikołaj nie istnieje. Jak sobie uświadomisz, że święty Mikołaj nie istnieje, to jest to wielka moc. I co to znaczy, że święty Mikołaj nie istnieje? Po pierwsze, że nie ma po prostu doskonałej osoby, z którą będziesz wiecznie szczęśliwy, ponieważ każdy człowiek ma wady i zalety. Po prostu nie ma człowieka, który nie ma wad. Więc nawet jak sobie wymyślamy w swojej fantazji, że gdzieś tam czeka ten jeden jedyny, czy ta jedna jedyna, który będzie po prostu doskonały i tak dalej, po prostu ta osoba nie istnieje. Jakby to jest czysta fantazja, ponieważ każda realna relacja będzie mieć swoje trudności. I w tym sensie tylko ten moment zakochania, to zauroczenie takie i tak, tak, wszystko jest takie piękne, motylki w brzuchu. Natomiast sęk w tym, że ten stan zawsze jest nietrwały.
Jakby nie ma osoby na świecie, która ten stan ma przez całe życie. Ponieważ ten stan jest anicca. On jest nietrwały i potem jest rzeczywistość, że tak powiem. I właśnie dlatego tutaj tak swoją drogą taka dygresja światowa. Jeżeli ktoś chce stworzyć zdrową relację na dłuższą metę, to musi jakby przyjąć to, że przemija to zauroczenie i po prostu tworzyć relację opartą na wartościach i jakby wzajemnej pomocy, takiej prawdziwym współczuciu i miłości i tak dalej. Natomiast to już nie jest święty Mikołaj, to już wtedy jest po prostu normalne życie, w którym jest ten element anicca, dukkha, anatta i tyle. Natomiast nie ma tej fantazji. Ale głębszym poziomem zrozumienia tego, że święty Mikołaj nie istnieje, jest taki, że to dotyczy wszystkich rzeczy. Że nawet jeżeli ktoś jest na przykład wielkim wokalistą, to czy ktokolwiek jest naiwny na tyle, że myśli, że życie tego człowieka jest wiecznie szczęśliwe, że to, że on sobie występuje na scenie i ma swoich fanów i tak dalej, to sprawia, że on jest cały czas szczęśliwy i tak dalej, że nie ma swoich hejterów, nie ma swoich stresów i tak dalej. I to się dotyczy wszystkiego. Czy ludzi biznesu, czy właśnie ludzi, co mają jacyś tam niby super partnerów, wokalistów, jakiś tam, nie wiem, wykładowców, nawet nauczycieli damy, wszystkich. Wszyscy ostatecznie cierpią. Jakby nie ma po prostu sposobu istnienia takiego normalnego, światowego, który dałby satysfakcję dłuższą i permanentne szczęście. Po prostu zawsze ten znój i te wszystkie takie jakieś tam właśnie cierpiące sytuacje będą się pojawiać. Czyli właśnie święty Mikołaj nie istnieje, zaczynasz widzieć to też w kontekście życia zawodowego, wszędzie po prostu. Oczywiście może być lepiej, gorzej. Ja nie mówię, że nie ma fajniejszych sytuacji, że nie ma milszych rzeczy i tak dalej, ale ostatecznie nie ma nic, co w tym świecie, co by dało jakby tak zewnętrznie trwałe szczęście, po prostu. I właśnie to uświadomienie sobie, że to, że ktoś wam mówił, że oglądaliście bajkę, że wszyscy byli żyli długo i szczęśliwie w młodości, albo że wam wmawiają jacyś tam, nie wiem, coachowie albo inni ludzie, że tak, jak zdobędziesz ten awans, albo będziesz robić to, co kochasz, to będziesz taki szczęśliwy i tak dalej. To wszystko są właśnie te słowa, że święty Mikołaj istnieje. Natomiast jak wchodzisz jakby na ścieżkę rozumienia, na ścieżkę prawdy, to widzisz, że wszystko, co jest kamaloka. Buddha powiedział, że ten świat jest jak trędowaty, który przypala sobie swoje rany węglem rozżarzonym po prostu, ponieważ w ten sposób ma mniejszy ból, to widzisz, że święty Mikołaj nie istnieje, po prostu. I to jest właśnie powoli, to otwiera inną perspektywę, bo z jednej strony właśnie ludzie często nie mają odwagi spojrzeć prawdzie w oczy, jakby muszą się karmić tą iluzją, że gdzieś jest coś, co da mi to szczęście, nie wiem, kolejny tytuł, kolejny awans, kolejny partner, kolejna pasja i tak dalej, że gdzieś znajdę coś w tym świecie zmysłów, co sprawi, że będę naprawdę szczęśliwy. Natomiast to może być właśnie to pragnienie, że to jest to pragnienie, co daje tą ekscytację i to mnie napędza. Natomiast każda rzecz, którą łapiemy, to jest tak, jakbyśmy mieli po prostu odbicie księżyc w tafli jeziora. I wreszcie docieram do tego jeziora, jest ten księżyc i łapiesz go w tej tafli i ona się rozpuszcza. I już nie ma tej satysfakcji. I potem myślisz, ale tam jeszcze księżyc się odbija, więc idę za tym, za tą taflą i znowu wkładasz ręce i on znowu się rozmywa. Po prostu nie możesz go złapać, ponieważ to jest anicca, dukkha, anatta. To są trzy znaki egzystencji. Takie jest życie i po prostu w pewnym momencie możesz przejrzeć przez to i to się wydaje straszne w pewnym sensie. Jak to tak istnieć bez żadnego sensu, że nie mam jakby w ogóle się czego chwycić i tak dalej. Natomiast sęk w tym, że właśnie Buddha mówił, że jest trzecia szlachetna prawda, jest wyzwolenie z cierpienia, tylko to jest zupełnie w innej ścieżce niż gonienie za tym księżycem w tafli, który zawsze się rozpuści. I właśnie tym jest trening serca. Buddha powiedział, że trening serca, trening citty jest czymś, co daje wielki owoc. I właśnie trening serca jest treningiem reakcji na rzeczywistość. Nie jest tylko próbą zmiany rzeczywistości czy osiągnięcia czegoś w rzeczywistości, tylko zmianą reakcji na rzeczywistość. To jest tam, gdzie możemy odnaleźć właśnie to schronienie. Ponieważ właśnie w przeciwieństwie do obiektów w świecie kamaloka, w świecie zmysłu, citta ma ogromną moc. I właśnie tutaj wchodzi ten właściwy wysiłek i to współczucie do siebie, ponieważ właśnie niezależnie od tego, jakby co się dzieje na zewnątrz, możemy zawsze mieć współczucie do siebie, możemy zawsze siebie kochać i zawsze siebie koić, zawsze po prostu być dla siebie dobrym i wypełniać się miłością, nieważne co się dzieje na zewnątrz, ponieważ właśnie ta właśnie moc tego serca jest dużo potężniejsza niż tamte takie obiekty w świecie, nazwijmy. Więc jakby
To jest dość istotne. No i właśnie widząc jakby to, że po prostu jest jak jest i że wszyscy przeszliśmy przez ten proces, właśnie przez to dukkha, przez to warunkowanie, przez tą rzeczywistość i to wszystko, możemy spojrzeć jakby właśnie na to, co rozmywa się w nieskończoności i te wszystkie uwarunkowania, które sprawiły, że przeżyliśmy nasze życie takie, jakie jest i że nasze życie jest takie, jakie jest. Natomiast widać tą uniwersalną prawdę, że tak mają wszyscy w pewnym sensie i wtedy chodzi o to, że widząc to, że w zasadzie jesteśmy w pewnym sensie bezsilni na to, jakie jest życie, to nie pozostaje nic bardziej rozsądnego, czy bardziej może irracjonalnego, jakby Johnson powiedział, irracjonalne szczęście, niż po prostu pokochać siebie takimi, jakimi jesteśmy, totalnie bezwarunkowo, prawdziwą taką bezinteresowną miłością, po prostu w totalnym rozumieniu, że wszystko, co złego zrobiliśmy, czego nam nie wyszło i tak dalej, wszystkie nasze porażki, rzeczy życiowe, rzeczy, które się wstydzimy, po prostu okej, tak po prostu było warunkowane i po prostu jakby przyjąć się wreszcie, jakby właśnie tak jak John Brown mówi, że moje wrota mojego serca są dla ciebie otwarte, więc powiedzieć sobie to do siebie samych, że wrota mojego serca jest zawsze dla mnie otwarte. I wtedy po prostu objąć, jakby wytwarzać właśnie tą nową jakość, tą jakość współczucia, tego współczującego zrównoważenia względem samego siebie w każdej sytuacji. Po prostu macie tą głęboką świadomość, że wszystko, co się wam przydarzyło, było po prostu uwarunkowane i cały czas jest uwarunkowane, w każdej chwili. I po prostu jedyną sensowną odpowiedzią jest kochanie samego siebie. I wtedy właśnie jakby przestajecie nakręcać to cierpienie. To nie jest tak, że już przestajecie cierpieć, ale przestajecie nakręcać cierpienie. Bo na przykład jesteście zdenerwowani, ale nie denerwujecie się na to, że się denerwujecie, tylko kochacie siebie w swoim gniewie. Na przykład nie jesteście już wkurzeni czy smutni na to, że jesteście smutni, tylko obejmujecie miłością siebie, kiedy jesteście smutni. Kiedy jesteście szczęśliwi, to obejmujecie miłością siebie, kiedy jesteście szczęśliwi. Czyli właśnie John Brown to tak tłumaczył, że jest dukha, dukha i dukha, dukha, dukha. Czyli dukha to jest na przykład jestem w gniewie. A potem jestem zdenerwowany, że jestem w gniewie, to jest podwójna dukha. A potem jestem smutny, bo jestem zdenerwowany, bo jestem w gniewie, to jest potrójna dukha. I właśnie prawda jest taka, że większość ludzi cały czas właśnie żyje w tych pętlach dukhi, cierpienia i coraz bardziej to nakręcają. Natomiast jeżeli właśnie przyjmujemy ten pogląd uwarunkowania i po prostu bezwarunkowego współczucia do samego siebie i naprawdę praktykujemy właściwy wysiłek, czyli praktykujemy to totalnie w każdej chwili, w każdej sytuacji, bezkompromisowo, to wtedy pozostajemy tylko na tym jednym dukha. Czyli na przykład jestem zdenerwowany, ale mam współczucie do siebie i zrównoważenie na to, że jestem zdenerwowany. Jestem smutny, ale mam współczucie, kocham siebie w tym smutku. I wtedy właśnie to zaczyna być ta siła właśnie, sama winiana, sama świadomość zaczyna być wypełniona współczuciem i zrównoważeniem, która zaczyna jakby wypełniać wszystko. I to jest właśnie ta moc, która zaczyna się przebijać przez tą dżunglę cierpienia i to jest właśnie droga do wyzwolenia. To jest ten właściwy wysiłek. Czy po prostu zakraplacie jakby, tak jak olejek eteryczny wkrapiacie do wody i jego struktura przenika całą wodę, tak samo zakraplacie jakby to współczucie, to zrównoważenie i tą miłość do siebie każdą chwilę. I po prostu nawet, i to właśnie to jest to, że ludzie myślą, że jak będą przebudzeni, to staną się warzywem, że o, nie będę już nigdy czuł żadnych uczuć i tak dalej. To tak nie działa. Nadal jesteśmy totalnie wrażliwymi, czującymi istotami, tylko po prostu te uczucia są przyjęte w takiej pływającej świadomości, która ma współczucie i zrównoważenie. I oczywiście to zrównoważenie i to współczucie i ta prawdziwa miłość, która płynie z samej winiany, samej świadomości, ona zaczyna transformować i leczyć. Dlatego właśnie to na dłuższą metę sprawia, że negatywne stany się obniżają, a pozytywne się kumulują. Tak jak jest właśnie we właściwym wysiłku, prawda? No i to jest jakby w sumie taka esencja tego wszystkiego. Może to sama świadomość, która jest zawsze tu i teraz, zaczyna jakby być wypełniana tym współczuciem. I dlaczego mówię o miłości do siebie?
Oczywiście tutaj różni ludzie mają różne uwarunkowania, ale uważam, że to jest najlepsze, najlepszy początek i to absolutnie nie ma nic wspólnego z egoizmem. Ponieważ tu chodzi tylko o to, żeby uniknąć takiej eneagramowej dwójki, czyli takiego kochania, żeby dostać w zamian. Bo prawda jest taka, że większość ludzi nie potrafi prawdziwie kochać, ponieważ prawdziwa miłość wymaga totalnej bezinteresowności. Natomiast po czym to sprawdzić? To jest akurat taki aspekt czwórki eneagramowej, która potrafi przyznać prawdę, że jeżeli macie jakąś osobę, którą załóżmy kochacie w cudzysłowie, czyli prawdziwie, niby prawdziwie kochacie, ale czy nie jest tak, bo ta osoba na przykład jest inteligentna, albo jest ładna, albo jest pomocna i tak dalej. Czy jeżeli ta osoba przestałaby być dobra, przestałaby być inteligentna, przestałaby być piękna, przestałaby być w jakikolwiek sposób, czy dalej byście ją kochali? Znaczy ja nie mówię, że nie, ale odpowiedzcie sobie szczerze, no nie? Nie wiem, na przykład mnie lubicie, załóżmy. Ale czy nagle, gdybym zaczął być mordercą, gwałcicielem, narkomanem i tak dalej, czy dalej byście mnie lubili? Czy dalej byście mieli do mnie bezinteresowną miłość i współczucie? No, mogłoby być różnie, prawda? Natomiast prawdziwa bezinteresowna miłość byłaby taka, że tak. Nawet gdybym nagle zrobił najgorsze rzeczy na świecie, to dalej byście kochali mnie najmocniej, jak się da. Natomiast prawda jest taka, że ile osób potrafi tak prawdziwie kochać? Bardzo mało. Praktycznie tylko osoby przebudzone są w stanie to zrobić. Dlaczego? I co może być najlepszym jakby treningiem takiej miłości? No jaka jest istota, z którą jesteście zawsze? Którą znacie na wylot, którą znacie wszystkie swoje splamienia przecież, wiecie ile zrobiliście, każdy przecież robił jakieś złe rzeczy w życiu, jakbyście nie robili, to byście raczej nie byli ludźmi, byście się odrodzili w niebie, a nie tutaj. Każdy wie, jakim zmaganiem jest po prostu właśnie to doświadczenie ludzkiej egzystencji, te wszystkie trudności, to ciągłe staranie się i to ciągłe cierpienie i tak dalej. Wiecie to wszystko. Więc jesteście samym sobą, jesteście najlepszym obiektem. Wasza winiana cały czas doświadcza tych uwarunkowanych was i widzi, jejo, jaka biedna istotka, całe życie się stara i tak dalej, ma tyle tych splamień, tyle tych uwarunkowań, to pokocham ją bezinteresownie, bo i tak ona tutaj będzie. Nigdzie się nie wybiera, nawet jak umrzecie, to się odrodzicie gdzie indziej, cały czas będziecie samymi sobą, aż nie osiągniecie pary nibany. Także musicie po prostu nauczyć się kochać samych siebie. I jeżeli nauczycie się, załóżmy, wyobraźcie sobie, że robicie to przez kilka lat, że co by się nie działo, kochacie siebie. Po prostu, a nie wiem, uda mi się zdać egzamin, to siebie kocham, nie uda mi się zdać egzaminu, kocham siebie. Bo to jest uwarunkowane. To, czy go zdam, czy nie zdam, jest uwarunkowane. To, czy właśnie jest jakaś tam, czy coś mi idzie, czy nie idzie, czy cierpię, czy jestem szczęśliwy i tak dalej. Po prostu zacznijcie widzieć to, że to jest po prostu uwarunkowane domino, że po prostu kochacie, jakby macie współczucie i zrównoważenie zawsze i wszędzie dla siebie. I załóżmy, zaczyna ten sposób właśnie przeżywania, jest ta zmiana perspektywy, zmiana interpretacji jakby wszystkiego, zaczyna być tak głęboka, że widzicie niesamowite owoce jakby takiego czegoś, że po prostu widzicie, że tak jak Budda mówił, jest też wyjście z cierpienia. Właśnie w tym treningu serca jest wyjście z cierpienia i cała rzeczywistość zacznie być doświadczana zupełnie inaczej dzięki właśnie temu współczuciu do samego siebie, tej akceptacji, tego zrównoważenia i tak dalej. I wtedy jak zaczniecie, jakby sami wyjdziecie z tego bagna, jakby rozwiejecie te chmury tych wszystkich przeszkód, tych splamień i zobaczycie to słońce czy ten księżyc tego duchowego, kochającego światła, które symbolizuje waszą miłość, to wasze współczucie, to widzicie, to było to, czego potrzebowałem. Potrzebowałem po prostu pokochać siebie w całym tym rzeczywistości. Nie, że łudzić się, że rzeczywistość się zmieni, tylko pokochać się w tej prawdziwej rzeczywistości. I wtedy widzicie, że to jest droga do wyjścia z cierpienia. Zauważycie na swoim własnym przykładzie w pewnym momencie, że to jest droga do wyjścia z cierpienia i że jesteście dużo bardziej szczęśliwi. Bo kiedy właśnie wasze serce zaczyna wypełniać współczuciem i miłością to, i spokojem, to wszystkie doświadczenia jakby przechodzą przez mgłę tego spokoju i współczucia i wszelkie cierpienie jest dużo mniejsze. Do tego stopnia, że wiele cierpienia może zniknąć całkowicie. I wtedy zaczynacie widzieć innych dokładnie w tym samym świetle. Przecież ta nawet osoba, której nie lubicie, czy każdy człowiek, którego mijacie, czy lubicie, czy nie, wszystko jest tym uwarunkowanym dominem i tak dalej. Więc widzicie, że oni są dokładnie w tej samej historii, w której wy byliście jakiś czas temu. W tym samym cierpieniu, w tej samej bezradności i tak dalej. Więc naturalnie pojawia się dokładnie ten sam schemat. Że widzieliście, co działało, co was uzdrowiło tak naprawdę. To bezwarunkowe współczucie i miłość.
Widzieliście to bezpośrednio w najbardziej dostępnym przykładzie, jaki istnieje na was samych. I potem widzicie tą drugą istotę, drugiego człowieka, czy inne, czy jakieś zwierzę, czy jakąkolwiek istotę. Ona jest dokładnie taka sama ze swojej jakby naturze. I co mnie uzdrowiło? Bezwarunkowa miłość, współczucie, zrównoważenie. Więc jak mogę pomóc tej istocie? Bezwarunkowa miłość, bezwarunkowe współczucie i zrównoważenie. I wtedy zaczynacie widzieć, że to, co doświadczyliście w sobie samych, naturalnie przychodzi wam do innych. Dlatego ja daję nacisk na tą miłość do siebie, ponieważ uważam, że na sobie najłatwiej się nauczyć. I że jak nauczymy samych siebie kochać i współczuć i tak dalej, mieć zrównoważenie, to dużo łatwiej będzie to do innych. Bo sami wyjdziemy trochę z bagna. Jak chcesz kogoś wyciągnąć z bagna, musi najpierw sam wyjść. Więc najpierw kochamy siebie bardzo mocno, co nie ma nic związanego z egoizmem, a potem wyciągamy innych tą samą metodą. I już w międzyczasie, już od pierwszej instancji jakby takiego prawdziwego współczucia do siebie, już naturalnie będziemy mieć dużo więcej ciepła i akceptacji do innych. Bo właśnie to, jak traktujemy samych siebie, jest lustrem, jak tak traktujemy innych tak naprawdę, więc to jest bardzo ważne. I dlaczego jest tak, że to nie jest egoistyczne? No dlatego, ponieważ ta miłość jest wygenerowana w sercu. Jakby to nie jest jakby w świecie, bo właśnie sęk w tym, że takie osoby bardziej toksyczne, takie agresywne i tak dalej, one tak naprawdę nie mają tego generatora miłości w sobie, tylko one właśnie chcą po prostu od innych ssać to dobro albo zwyciężać to, co jest, nie wiem, właśnie pozycję społeczną, nie wiem, najładniejszych partnerów i partnerki, czy najbardziej wysoko postawionych, czy właśnie jakieś tam pieniądze i tak dalej. Więc zaczyna być ta walka, tak jak Budda dawał ten przykład, że rzeczy zmysłowe są jak mięso, które kruki sobie wyszarpują po prostu i się jeszcze dziobią przy okazji, atakują. Właśnie to jest to ego. Ego to jest to, że ja chcę mieć dla siebie, czyli w cudzysłowie kocham siebie niby, bo chcę dla siebie, prawda? Tylko że różnica jest taka, że kiedy chcę dla siebie w świecie, to muszę walczyć z innymi. Bo wszyscy chcą mieć, wiadomo, to co najładniejsze, największe bogactwo, najlepszą pozycję i tak dalej, więc o to ludzie zawsze będą walczyć. Natomiast zauważcie, że ta miłość do siebie, ona nie potrzebuje nic na zewnątrz. Więc w tym sensie nie musisz z nikim o nic walczyć, żeby mieć swoje szczęście. I w tym sensie potem oczywiście, kiedy masz energię jakby szczęścia w swoim własnym sercu, to oczywiście, że będziesz mniej walczyć z innymi. Dlatego to nie jest egoistyczne, bo jakby umiejętność wygenerowania miłości do samego siebie, prawdziwego ukojenia, ona jakby, można powiedzieć, przestajesz walczyć o rzeczy na zewnątrz, więc masz mniej ego. Bo ego zawsze walczy o rzeczy na zewnątrz tak naprawdę. Jakby siedzenie sobie w medytacji i kochanie siebie to nie jest ego, to nie jest walka z innymi i tak dalej. Bo właśnie sęk w tym, że te toksyczne osoby, które tak nie robią, albo nawet jak po prostu nie potrafią tego zrobić, one po prostu tak naprawdę nie są szczęśliwe, bo one, jeżeli ktoś bardzo walczy o te rzeczy zewnętrzne, to znaczy, że nie umie kochać samego siebie. Więc jeżeli nam się wydaje, że te osoby narcystyczne to są takie tacy rozkochani w sobie, oni tak naprawdę są rozkochani w swoim ego, a nie w prawdziwych sobie, bo jakby naprawdę kochali siebie, to nie musieliby obrażać innych, nie musieliby manipulować, nie musieliby walczyć. Bo każdy człowiek, który jest wewnętrznie szczęśliwy, nie ma potrzeby krzywdzenia innych. Po prostu nie ma żadnej potrzeby manipulacji, krzywdzenia, walki o nic, bo jeżeli jesteś szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy w sobie, we spokoju, współczuciu, akceptacji i tak dalej, to oczywistym jest, że nie będziesz chcieć ani walczyć z innymi, ani krzywdzić innych i tak dalej. Dlatego to nie jest egoistyczne. Choć jest skupione na sobie, ale to nie jest egoistyczne, ale jest też mądre. To jest właśnie ta fronezis, ta mądrość praktyczna, która rozumie, że po pierwsze właśnie kochając bardzo głęboko samych siebie tak prawdziwie, to nie jest egoistyczne, bo ani nie walczysz, ani nie chcesz krzywdzić, bo raczej zmniejszasz chęć walki i krzywdy. A po drugie, to jest mądre, ponieważ właśnie nie wchodzimy w tą niezdrową dwójkę, że a ja kocham, żebyś ty mi dał. Tylko najpierw pokochuję siebie i w ten sposób z pełnego kielicha łatwiej nalać innemu. Łatwiej jest kochać innych, kiedy sami mamy w sobie bardzo silną maszynę jakby wytwarzania szczęścia. Dlatego kochanie samego siebie jest nie tylko, nie jest egoistyczne, ale jest też najbardziej mądre i rozsądną rzeczą, jaką możemy zrobić. I oczywiście miłość do innych jest bardzo ważna i powinniśmy kochać innych, ponieważ tak naprawdę w ogóle na buddyjskiej ścieżce te rzeczy w ogóle się łączą. Jakby
Każdy akt miłości innego jest mi kochaniem samego siebie, ponieważ karma zawsze wraca i tworzymy harmonię i przyjaźń i tak dalej. A każdy akt miłości do siebie tak naprawdę pogłębia życzliwość do innych. Bo właśnie brak życzliwości bierze się z tego cierpienia wewnętrznego, które się bierze z braku miłości do siebie. I teraz właśnie chcę się podzielić właśnie, dlaczego do tego doszedłem ostatnio. Ponieważ ostatnio miałem właśnie taki, można powiedzieć, przełom pewien właśnie w pewnych właśnie moich takich wewnętrznym cierpieniu, które sobie sam nakręcałem. Właśnie dotyczy, więc się podzielę, ale to nie lubię za bardzo mówić o sobie, ale powiedzmy, że na potrzeby przekazania pewnego inspiracji, wiedzy podzielę się. Więc ja od wielu lat miałem dużo takich problemów nerwicowych ogólnie. Zresztą dalej trochę mam, czyli takich obsesji umysłowych na punkcie pewnych rzeczy zmysłowych, na przykład irytacja dźwiękami, irytacja właśnie brudnym powietrzem. To się właśnie bierze stąd, że ja jestem hipersensytywny, czyli na przykład te same dźwięki, które innych nie denerwują, na przykład dla mnie są bardzo intensywne. Na przykład, nie wiem, na przykład nawet kiedyś, jak jeszcze 10 lat temu chodziłem na imprezy, załóżmy, to zawsze dla mnie muzyka była za głośna. Jakby nie potrafiłem, jakby nie rozumiałem, dlaczego inni mogą w ogóle się jakby czuć swobodnie przy tak głośnej muzyce, a inni super, wszystko się bawią, fajnie i tak dalej, a ja po prostu czułem, że to jest po prostu za głośne, że dla mnie to jest po prostu jakieś szaleństwo. I zawsze musiałem w zatyczkach do uszu chodzić, żeby w ogóle móc słuchać tej muzyki, bo po prostu jak je wyjąłem, to czułem się osaczony. I dlatego na przykład takie osoby bardziej na przykład gruboskórne, nie wiem, jak tam pies ujada jak opętany, to im to nic nie robi, a na przykład dla mnie to jest bardzo głośne. I tak samo właśnie, no mam bardzo dużą wrażliwość ogólnie na różne rzeczy i to niestety w pewnym momencie w połączeniu właśnie z pewnymi nieumiejętnymi sposobami prowadzenia się, bo nie znałem damy, nie byłem mądry i tak dalej, po prostu doprowadziłem się do bardzo przykrych stanów mentalnych, że właśnie czy to zawsze właśnie te dwie rzeczy, hałas i brudne powietrze, to były takie najbardziej trudne dla mnie rzeczy, jeśli idzie o te nerwice, że bo na przykład właśnie, nie wiem, mieszkałem z kimś, kto palił papierosy i po prostu tak się nakręcałem w tym jakby, że mnie to krzywdzi i tak dalej, że no to było niemalże piekielne cierpienie. I tak samo właśnie, że na przykład te wszystkie dźwięki w tym mieście, te sąsiedzi, co łażą nad głową, jakieś tam telewizory gdzieś tam idą i mnie to tak po prostu denerwowało i tak bardzo chciałem mieć spokój od tego wszystkiego. I właśnie wszystko się jeszcze pogłębiło przez Vipassanę Goenki, bo oni tam właśnie, to jest moim zdaniem fundamentalny błąd, że jest za duże skupienie na fizyczności i na ciele fizycznym, więc jeszcze bardziej zacząłem czuć to wszystko, że już nie tylko na przykład w nosie i w uszach, ale jeszcze w ciele całym. No i to była cała podróż, całe życie i tak dalej. Dobra, idziemy do przodu. Po pierwsze, już jakiś czas temu przerobiłem też, jeszcze miałem jeszcze jedne schizy takie mentalne, powiedzmy. A to już nie wiem, czy nawet w to wchodzić teraz, ale na razie dokończę tamten przykład. No w każdym razie miałem coś takiego, że właśnie po przeprowadzce miałem coś takiego, że po prostu bardzo mi się nie podobało powietrze w tym domu. Po prostu, że miałem poczucie, że się duszę. Że i właśnie ta znowu weszła ta obsesja po prostu, że jakby za mało tu tlenu, że jest za wentylacja, czy że właśnie nie wiem, czy że jest spalą jakimś syfem wokół i tak dalej. I znowu te same schematy. No i powiedzmy, zostałem tak trochę przyparty do muru, bo w ogóle miałem tyle problemów jeszcze na innych płaszczyznach życia, że nawet nie będę w to wszystko wchodził, ale po prostu to był jeden z tych momentów, że po prostu kamma walnęła z całej siły, wszystko się zaczęło rozpadać. Znowu po prostu masakra, no nie? No i właśnie sęk w tym, że właśnie też mówię wam to po to, że to nie jest tak, że ludzie, co są dłużej na ścieżce, nie mają takich sytuacji. Nawet Ajahn Brahm ma takie sytuacje. Każdy ma to cierpienie, tylko sęk w tym, jaki sposób my do tego podchodzimy po prostu. No i na szczęście oczywiście no teraz mam to błogosławieństwo, że Viveka mnie uratowała, bo naprawdę bardzo mi mądre wskazówki dała. No i właśnie poza tym znam damę, znam Ajahnę Sonę i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu, dobra, właściwy wysiłek. I właśnie stwierdziłem, właśnie Viveka mi to wklepała do umysłu, że nic ci się nie dzieje, wyglądasz zdrowo. Nie widzę, żebyś miał zieloną skórę, czy żebyś miał jakieś oczy, nie wiadomo jakie. Wyglądasz naprawdę okej, jakby przestań sobie wkręcać, że coś ci się dzieje, no nie? No i dobra, okej. I właśnie miałem tego świadomość, oczywiście, że tak.
No i też kolejny na przykład program właśnie ego, że ja zawsze miałem taki perfekcjonizm we wszystkim, po prostu to w ogóle jest jedna z najgorszych moich cech, które czasami są moją siłą, ale czasami mi to rujnowało życie, że czy właśnie na przykład w muzyce, jak robiłem utwory, to po prostu czasami miesiącami robiłem, po prostu musiałem wszystko zrobić niby perfekcyjnie, a jakbym na przykład robił dużo więcej, to bym dużo lepsze robił te rzeczy, ale tak się zafiksowywałem i tak samo właśnie na przykład właśnie na zdrowiu i tak dalej, że po prostu jak jeszcze miałem tych wszystkich znajomych, co gadali o tych weganizmach, zresztą ja byłem weganem, jakieś te wszystkie diety, w pewnym momencie już sobie myślisz, Boże, czy zjeść orkiszowy chleb, czy razowy, bo tutaj ma to na to, a to na to. I właśnie ostatnio też gadałem z kolegą, który ma dużo takich właśnie rozpin, że a jak zjem to, to to, a jak wypiję taką herbatę, to mi się to stranie. I my mamy obsesję już potem na tym punkcie i właśnie potem jest tak, że tak se wkręcamy to wszystko, że to się staje tak silna percepcja, bo umysł jakby zmienia percepcję, że na przykład sobie myślimy, że teraz jak oddycham tym węglem, który pali sąsiad, to mi to wchodzi do komórek i zaczyna coś tam robić i nie jestem tak sprawny, jakby to tego nie było, no nie? I potem mamy taką awersję, że dlaczego ludzie to robią, dlaczego świat jest taki zły? No i właśnie stwierdziłem, dobra, naprawdę miałem wiele problemów w życiu przez właśnie ten taki obsesyjny umysł. I stwierdziłem dość tego, jakby chłopie, ogarnij się, jesteś nauczycielem damy, powinieneś być przykładem dla innych, a nie świrować cały czas i tak dalej, więc stwierdzę, dobra, rozprawię się z tym, zwłaszcza, że życie mnie tak przyparło do muru, że ja wiem, że to była ręka damy, która mnie pokierowała, centralnie mnie docisnęła do muru, żeby to się stało. Właśnie Ajahn Brahm opowiadał tą historię, że tak Ajahn Chah uczył, że on specjalnie właśnie wprowadzał ich w sytuację bez wyjścia, żeby musieli po prostu przerobić to reakcją, a nie zmianą jakby w świecie. Jakby Ajahn Chah specjalnie michu wprowadzał, że tak powiem, bardzo trudne sytuacje, żeby właśnie nie mogli inaczej się z tym porozprawić niż czystą reakcją umysłu. I dokładnie Dhamma jest jak Ajahn Chah po prostu. Ona też, życie samo jest naszym Ajahnem Chah, które robi nam takie sytuacje w życiu, że już w pewnym momencie nie masz nic zrobić, tylko jesteś sam ze swoim umysłem, z tym demonem jakby tego cierpienia, czy obsesji, czy lęku, czy gniewu, czy rozpaczy, który cię zżera i po prostu musisz to przerobić. I właśnie sęk w tym, że tutaj właśnie wchodzi ta nauka o uwarunkowaniu, że ten demon w nas, on jest współzależny, powstaje, on jest uwarunkowany z wielu rzeczy. Na przykład demon obsesji jest z jednej strony z nadwrażliwości, z drugiej strony z tych wszystkich rzeczy, co czytamy w necie, które hipochondrie nam rozwijają, z tych wszystkich właśnie rozkmin, że musi być zawsze idealnie i tak dalej. Właśnie wystarczy sobie pomyśleć, przecież ci wszyscy ludzie, co są tutaj, których mijam na ulicy i tak dalej, przecież oni nie mają takich problemów, a oddychają tym samym powietrzem. Żyją dokładnie mniej więcej w tym samym miejscu, a nie mają takich rozkmin. Więc to jest ewidentnie w moim umyśle. I właśnie zacząłem robić ten właściwy wysiłek. Dobra. No i było momentami bardzo trudno. Czułem, że się duszę, że w ogóle masakra i tak dalej, ale powoli, powoli właśnie, i tutaj właśnie to jest to, co chcę wam przekazać, że to musi być absolutny właściwy wysiłek 100%. Po prostu musi być ta kontemplacja mądra, rozpuszczanie tego z różnych stron i nie możesz po prostu odpuścić. Nawet jak nie możesz spać na przykład całą noc, bo czujesz, że masz jakąś schizę, po prostu robisz ten właściwy wysiłek. Dzień za dniem robiłem. Właśnie na przykład to, że wizualizowałem to światło, żeby nie czuć tego. Albo właśnie jak już to czułem, to sobie mówiłem, nic ci się nie dzieje. Albo zaczynałem próbować jakby to tak ująć, to jak taka przyjemna fala i tak dalej. No i potem znaczy, zaczęło być tak, że dalej to czułem, ale przestałem jakby tak reagować. I potem po kilku dniach, po kilku tygodniach, a to było też w różnych miejscach, bo podróżowałem tu i tam i tak dalej, że w pewnym momencie po prostu byłem dokładnie w tym samym sytuacji, że było to powietrze takie ciężkie, powiedzmy, i tak dalej, ale już leżałem jak po prostu malutkie, niewinne dziecko. Że po prostu totalnie błogi, spokojny, bez żadnego lęku, bez żadnej obsesji. Po prostu wszystko odpuściło. I teraz codziennie, w tym samym miejscu, w którym jeszcze kilka tygodni temu ja się dusiłem, teraz leżę i po prostu jestem totalnie rozluźniony, bez żadnego problemu. I właśnie to jest ten właściwy wysiłek. Że po prostu cały czas sobie mówiłem, nic ci się nie dzieje. Po prostu pozwól ciało oddychać samemu. Przestań myśleć, a nawet jeżeli coś ci się dzieje, to nie myśl, że cię to jakoś uszkadza. Masz inne siły, którymi możesz w życiu operować.
I właśnie, no i też bardzo mi pomogła, szczerze mówiąc, właśnie ta wizualizacja światła, że po prostu nie zwracanie uwagi na to kamaloka, to odkręcanie tej krzywdy vipassanowej, tej nadwrażliwości cielesnej, po prostu wejście w tę czystą mentalną sferę. Po prostu byłem sobie chwilę w tym wewnętrznym doświadczeniu i potem przez tą właśnie błogość tego wewnętrznego doświadczenia mentalnego, potem nawet ten oddech stał się błogi. Potem i właśnie przez to, że rozpracowałem to i na poziomie odczuciowym poprzez mentalne doznania i na poziomie intelektualnym, naprawdę w pełni przyjmując pogląd, że nic mi się nie dzieje i że nawet jak mi się dzieje, to jest bardzo mała rzecz, która tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No i udało mi się to przerobić. I właśnie na fali tej inspiracji chciałem się podzielić tym. I też dlatego chciałem zrobić to spotkanie. Ale też udało mi się różne inne schizy w życiu przerobić. Tak samo te dźwięki. Kiedyś miałem naprawdę masakrę z tym, a teraz jest tak, że naprawdę w większości sytuacji nie mam większego problemu. Oczywiście wolę być w cichych miejscach, ale nawet jak jestem w głośnych miejscach, już nie reaguję. Po prostu nawet w totalnym zgiełku, jak gdzieś w mieście jestem, gdzie w jakiejś knajpie, gdzie ludzie głośno gadają, krzyczą, coś tam, walą tymi naczyniami i tak dalej, jakby już mnie to nie rusza praktycznie. No i kiedyś miałem jeszcze jedną schizę, już taką naprawdę mega, ale to było związane też z takimi duchowymi rzeczami, że miałem po prostu bardzo silne koszmary i takie, powiedzmy, wyjścia z ciała, różne demoniczne istoty, jakieś takie, już nie chcę bardzo wchodzić w szczegóły, żebyście potem mogli spać po nocach, ale było to niesamowicie traumatyczne, bo trwało to kilka lat. Kilka lat miałem ciągle te same koszmary i te same jakby takie poczucie osaczenia, że wiedziałem każdego wieczoru, że to się będzie działo, że po prostu przejście przez każdą noc było totalnym koszmarem. I to właśnie im bardziej się tego bałem, tym bardziej to rosło w siłę, im bardziej to dłużej trwało, tym bardziej miałem poczucie beznadziei, że to się nigdy nie skończy, bo nawet jak chciałem robić właściwy wysiłek, że gdzieś tam zmieniać uwagę, to po prostu mój umysł był już tak przyzwyczajony, że jedyne co się działo, to było ukierunkowane na ten lęk, że zaraz przyjdą te istoty i będzie źle i tak dalej. W ogóle mi się wydaje, że to była trochę taka ciemna noc duszy, jak Jan od Krzyża opisuje, ale to już inny temat. W każdym razie też udało mi się to wyleczyć 100%. Jakby nie pamiętam, kiedy ostatnio jakikolwiek koszmar miałem, mam bardzo przyjemne sny w większości przypadków, właśnie takie różne tam latanie, jakieś, nie wiem, jakieś piękne światy, fantazy, w ogóle jakieś fajne sytuacje i tak dalej. Ale właśnie jak to udało się przerobić, to także przede wszystkim zmiana poglądu właśnie, bo też miałem kontakt z różnymi ludźmi, z takich też bardziej szamańskich kręgów i tak dalej, którzy właśnie oni próbowali to przerobić w taki sposób, trochę taki właśnie, że rozpracuj to w tamtym świecie, że to coś w tym świecie duchowym i tak dalej. A ja właśnie rozpracowałem to w 100% buddyjsko, czyli nie karmienie uwagą. Wszystkie tematy, które dotyczyły tych rzeczy, po prostu nie zwracałem na to uwagi. Przestałem w ogóle myśleć o jakichś takich istotach z innych wymiarów, o jakichś takich rzeczach. Po prostu zacząłem myśleć, że to jest wszystko projekcja mojego umysłu i że to nic mi nie może zrobić właśnie, że dobra, niech się dzieje, pełna akceptacja. I właśnie próbowałem na siłę podczas zasypiania zawsze myśleć o czymś innym i właśnie ten właściwy wysiłek, myśl o czymś innym. I w pewnym momencie zacząłem zwyciężać. Przestało się to robić tak, że na przykład, że jeden dzień, a potem kilka dni pod rząd, a potem czasem to wracało, ale coraz dłuższe były okresy, że tego nie było. Właśnie to są te fale, że one czasami potem są coraz mniejsze i w pewnym momencie to totalnie zniknęło. Po prostu właśnie rozpracowane zostało. Czyli, no nie wiem, bo też korzystałem z pomocy różnych tam osób, co mnie niby oczyszczały i tak dalej. Myślę, że to też pomogło. Ale właśnie mi się wydaje, że głównym składnikiem było to odpuszczenie, jakby przestanie karmienia tego uwagą. I właśnie udało się to przerobić. I właśnie to jest ta moc właściwego wysiłku, która polega na zmianie perspektywy, przekierowaniu uwagi, nie nakręcania tego. I właśnie mówię to o tym, że bardzo wiele rzeczy, które ludzie cierpią mentalnego, to są wkręty. I dotyczy to też was samych, że domyślam się, że bardzo dużo cierpienia, które macie w życiu, to jest po prostu cierpienie, które sobie sami wytwarzacie. I czy to jest właśnie osoba, która cały czas myśli, że jak coś zje, to mu zaszkodzi i tak dalej. Albo że właśnie ktoś cały czas myśli o jakichś lękowych rzeczach i potem ma koszmary. Albo że ktoś cały czas tęskni za utraconą miłością i nie potrafi tego odpuścić. Albo że ktoś cały czas myśli o przeszłej krzywdzie i nie potrafi sobie po prostu odpuścić tego i być szczęśliwym teraz.
że tak naprawdę większość cierpienia to jest coś, co my sobie sami robimy. I właśnie tutaj wracamy do tego współczucia, że wreszcie zobaczcie to domino, że to jest wszystko uwarunkowane. I dlaczego cały czas sobie dowalacie tym cierpieniem? Dlaczego sobie nie pokochać siebie i jak przychodzi czy ta gniewna myśl na kogoś, po co to sobie robicie? Czy jak wchodzi właśnie, nie wiem, tęsknota za jakąś utraconą miłością, po co sobie to robicie? Czy jak wchodzą jakieś lęki, po co sobie to robicie? Czy jak zaczynacie mieć obsesję na punkcie jedzenia, po co sobie to robicie? Po co sobie dodać cierpienie? Jakby wejście znowu w to, co przyjemne, w tą właśnie, w to światło, w tą błogą energię, w tą wewnętrzną ciszę. Wejście jakby w taką błogą przestrzeń swojego umysłu i kochajcie siebie zarówno w świecie zewnętrznym, czyli dążcie do takich uwarunkowań zewnętrznych, które są dla was dobre i kochajcie się wewnętrznie, jakby po prostu nie proliferując, nie popanciując, nie nakręcając tych wszystkich dotkliwych rzeczy. Jakby było, minęło, były takie uwarunkowania, ale możecie zatrzymać tą pętlę. Po prostu zawsze tu i teraz, nie wchodząc w to, co negatywne, tylko od razu dążąc do tego, co pozytywne. I to jest właściwy wysiłek. I naprawdę to działa. Jakby ja od kiedy to praktykuję właśnie zgodnie z zaleceniami Ajahna Sonny i Viveki, po prostu jest coraz lepiej. Jakby to jest wręcz niebywałe. Jakby to wyzwolenie, które to daje właśnie, ten spokój po prostu, który zaczyna wypełniać coraz większą część mojego życia, po prostu właśnie ta ostatnia burza była kolejną lekcją tak naprawdę. Ponieważ na szczęście wszystkie te uderzenia cierpienia tak naprawdę są lekcjami, jeżeli widzimy damy. No i po prostu jest coraz lepiej, prawda? I fajnie tak spokojnie właśnie jest to współczucie właśnie. Tak samo mam z tym doktoratem, że naprawdę, czy znam ten egzamin, czy nie, i tak mam miłość do siebie. Prawda. Czy, nie wiem, będę mnichem, czy będę świecki, i tak mam miłość do siebie. Czy, nie wiem, w życiu mi się powiedzie pewne rzeczy, czy nie, i tak będę miał tą miłość do siebie. Bo właśnie to współczucie i to zrównoważenie możemy mieć zawsze, niezależnie, czy będziemy zdrowi, czy chorzy. I właśnie to jest to, że to jest niezależne od wiatrów świata. Tak jak Budda mówił, że przybytek i utrata, zdrowie, choroba, sława, hańba i tak dalej. To wszystko są wiatry świata. I tam zawsze będzie anicca dukkhanatta. Ale właśnie w tym zmianie nastawienia, właśnie przebudzenie to jest, nawet jeżeli nie jesteśmy przebudzeni, ale zbliżamy się, to jest zmiana reakcji, zmiana interpretacji. Właśnie to zmiana interpretacji, to po prostu to, co przetwarza całe doświadczenie, jest inne. Po prostu tam zamiast tej nakręcania się w tych negatywnych rzeczach jest po prostu współczucie, zrównoważenie i prawdziwa miłość. Czyli po prostu po stronie reakcji jest wszystko. I dlatego wtedy już niezależnie od sytuacji, prawda? I właśnie dlatego właśnie w pewnym sensie, że tak na koniec powiem, że właśnie trochę to ma element takiego też jak pieski, prawda? Właśnie nawet jest taka szkoła filozoficzna w Grecji, była w cyników. Właśnie cynik z greckiego pochodzi od pies, że to właśnie byli filozofowie psy. I właśnie oni się cechowali tym, że podążali za cnotą i właśnie, że żeby być jak pies w tym sensie, jak Ajahn Brahm mówił ten żart, że jeżeli codziennie jesz to samo jedzenie i nie narzekasz, jeżeli możesz zasnąć w każdym miejscu, jeżeli nikt się tobą nie interesuje i tak dla wszystkich jesteś poczciwy i tak dalej, to kim jesteś? Jesteś rodzinnym psem. I właśnie, że psy mają to do siebie, że im to jest w sumie wszystko jedno. Gdzie nie są, to zasną. Gdzie nie pójdą na spacer, będą zadowolone, prawda? Kto do nich nie podejdzie, to pomachają ogonkiem i tak dalej. Że w pewnym sensie właśnie pies filozof, prawda? I właśnie psy też się nie przejmują konwencjami społecznymi, są po prostu takie autentyczne. Więc to jest ta dobra strona bycia psem. I że właśnie ja czasami też o sobie myślę, że jestem psem, prawda? Bo po prostu życie mnie tak przeorało gdzieś tam. Ja już po prostu mieszkałem w tylu miejscach, w różnych dziwnych sytuacjach i tak dalej, że dobra, kładę się jak ten pies, znowu nie wiadomo gdzie po prostu. Ale jest okej, no nie? Coraz bardziej jakby właśnie akceptuję to, że tak jest po prostu, no nie? Że... Ale tak naprawdę to jest siła po prostu, że ile razy właśnie, no dobra, już nawet nie będę gadał, ale po prostu czasami dobrze się pogodzić z tym, że w pewnym sensie jesteśmy jak psy, że po prostu czasami to życie, po prostu nie wiem, możesz dużo rzeczy zrobić w porządku i osiągać różne rzeczy, a czasami po prostu dla życia jesteś jak pies, po prostu rzuci cię gdzieś w kąt, zamknie cię w jakiejś kanciapie i tak dalej, ale po prostu właśnie co robi pies, jak jest mądry? Jak jest głupi pies, to będzie szczekał pod drzwiami cały czas
nie trafał. Ej, Edmondre, się położy i będzie mnie po prostu... To jest właśnie ta szpesia Johna Brama też o herbacie, że jak jesteś otoczony wojskami wroga, to co zrób, zapasz herbatę, oni przejdą i w końcu pojawi się wyjście. I właśnie czasami możemy być, nawet jak herbaty nie mamy, możemy być jak piesek, który po prostu się położy i będziesz sobie oddychał. I właśnie o tym to polega. I właśnie co mi pomaga w byciu tym psem, jest po prostu właśnie to wewnętrzne światło, że tak jak piesek może nie musi mieć, a może mają te światło, nie wiem, ale po prostu tak jak przy ognisku, wyobrażam sobie to światło i sobie przy nim jestem i co tam będzie na zewnątrz, a czy będą mnie chwalić, czy ganić, a czy będą mnie lubić, czy nie i tak dalej, a czy będą sukcesy i porażki, a czy będę mieć to, czy to. I dlaczego właśnie, jakby skąd się bierze właśnie ta zmiana podejścia u mnie, to stąd, że po prostu w pewnym momencie, jak znowu mi to życie przywaliło i wszystko było w totalnym chaosie, stwierdziłem, ja już po prostu mam tego dość. Jakby ile razy będę się tym przejmował. Ja nie, że mam dość taką awersję, tylko po prostu odpuszczam wreszcie to mocowanie się. Jakby akceptuję to. Jakby jest okej. Okay. Nie będę się jakby nerwów sobie szarpał tym, że tak jest, tylko właśnie jak ten piesek spokojnie sobie będę leżał gdzieś tam, czy robił to, co mam do zrobienia. I właśnie tak samo ja mam na przykład takie problemy, że codziennie muszę robić godzinę jogę przed zaśnięciem, bo inaczej mnie nogi bolą, nie mogę zasnąć. I kiedyś jeszcze tak się męczyłem, Boże, codziennie godzina, nie mogę po prostu. Ale też się to zmienia, już mam tak, dobra, jestem jak pies, po prostu muszę zrobić tą jogę, tak jak pies musi być na spacer i po prostu robię tą jogę, już przestaję się na to denerwować coraz bardziej, jakby coraz bardziej to odpuszczam, prawda? Tak samo z tym doktoratem, już tyle lat to trwa, to nauka i kolejne. Nie wiem, tu jakieś recenzje, tu jakieś poprawianie, tu teraz znowu nauka do egzamin. Dobra, mogę siąść i równie dobrze się uczyć. Jakby to jest właśnie to takie pogodzenie się z tym rytmem życia, który jest współzależnie powstały. Po prostu nakręciłem sobie karmę, wiem, że zależy na tym pewnym ludziom, muszę to dokończyć i tak dalej. Mogę to równie dobrze zrobić. Czyli właśnie to jest to odpuszczenie tego, że odpuszczamy jakby to ego, które pragnie czegoś, że już teraz pragnąłbym na przykład robić coś innego. Jak mamy to Anicca Dukkhanatta, wiemy, że święty Mikołaj nie istnieje. Te wszystkie inne rzeczy i tak nie dadzą satysfakcji, więc równie dobrze mogę się uczyć do tego egzaminu. Tak naprawdę w pewnym sensie daje to większą satysfakcję, ponieważ właśnie jest szczęście dążenia do czegoś, co jest, że tak powiem, pozytywne. I właśnie Arystoteles to mówił, że dążeniem do doskonałości jest czerpanie przyjemności z rzeczy, które prowadzą do szlachetnych celów. A żeby to wiedzieć, trzeba wiedzieć, że święty Mikołaj nie istnieje. I że te nasze dystrakcje, oczywiście ja tutaj podadam, że dystrakcje są okej okay w pewnych ilościach, sam sobie, że tak powiem, dystrakcje różne robię. Natomiast sęk w tym, że no, człowiek, który nie ma obsesji na tym punkcie, traktuje, wie czym to jest, święty Mikołaj nie istnieje. To jest tylko jakby chwilowa dystrakcja, chwilowa przyjemność i tak dalej. Nie wiem, tam obejrzenie czegoś, zagranie w coś i tak dalej. Ale to jest tylko po to, że dobra, robię sobie przerwę i tak dalej, bo nie mam i tak siły albo po prostu ochoty. Natomiast nie ma to, jakby przestaje to być jakby takim gralem na jakimś piedestale, że tak, to jest najważniejsze. Po prostu widzimy to w prawdzie, że to jest po prostu coś, co jest potrzebne na ten moment, ponieważ nie jesteśmy jeszcze rahantami, nie potrafimy żyć bez takich rzeczy i tak dalej. Także raczej w tą stronę i to odpuszczenie, naprawdę to akceptacja, no i to współczucie do siebie. Także podsumowując właśnie te rzeczy, o których chciałem powiedzieć, że przebudzenie to jest nie jest stan, tylko zmiana nastawienia i to jest stopniowy proces. Nie musimy być przebudzeni, żeby już się do tego zbliżać. Wszystko współzależnie powstaje, więc wszystko, z czym jesteście w tym momencie, jest jak to domino, które współzależnie powstało, więc miejcie współczucie do siebie. Jakby przestańmy się mocować z tym życiem, odpuśćmy to. Święty Mikołaj tak nie istnieje, więc równie dobrze zaakceptujmy to, co jest, zacznijmy kochać siebie w tym, co jest już teraz. Zacznijcie od miłości do siebie w tym, co jest. I właśnie ten właściwy wysiłek, że bezkompromisowo w każdej sytuacji wracajcie do tego, co dobre i odpuszczajcie to, co was męczy. Odpuszczajcie wszystkie myśli, wszystkie rozkminy, które was męczą, które prowadzą, które uwarunkowują was na cierpienie, wszystkie obsesje i tak dalej. I kultywujcie te myśli, te sytuacje, te relacje, te rzeczy w życiu, które was budują w coś dobrego i po prostu... Bądźcie trochę jak pieski po prostu, że czasami warto, bądźmy w sensie po prostu czasami dać się temu życiu po prostu dotknąć. To jest właśnie ta pokora, że to spotyka wszystkich. Wszystkich po prostu. Nieważne jak bardzo byśmy nie byli rozwinięci i tak dalej, każdego czasem to spotka i po prostu warto wtedy po prostu
Im bardziej odpuścimy, im bardziej po prostu pozwolimy temu przepłynąć, tym mniej jakby zrobimy szkód. I tym bardziej nas to jakby uszlachetni. I w tym sensie wszyscy jesteśmy współzależnie powstający, wszyscy jesteśmy uwarunkowani, więc naprawdę to dotyczy nas wszystkich, nie ma wyjątku. Nie ma po prostu kogoś, kto nie może się zmienić, bo wszystko jest współzależnie powstałe, więc dlatego właśnie są owe dhammy, dlatego jest medytacja, żebyście warunkowali siebie na dhammę i ta dhamma, która, to koło dhammy, które się w was kręci, po prostu robi robotę. I Viveka w kółko to mówi. Po prostu dawaj cały czas uwarunkowania. Johnsony, twórz te dobre uwarunkowania i koło dhammy zostanie po prostu, zwycięży was prędzej czy później. I właśnie, bo to Budda ruszył to koło dhammy i powiedział, że nie ma żadnego brahmy, ani mary, ani nic w świecie, co może to koło zatrzymać. Ono kiedyś przestanie się kręcić, bo nawet to koło jest anicca, aż zostanie znowu ruszone przez kolejnego Buddę, ale to koło w tym eonie, w tym czasie, w którym teraz żyjemy, sam Buddha Gautama ruszył to koło i ono operuje. I to jest anatta i was dotknęło to koło dhammy i ono już pracuje. Więc po prostu pomagajcie mu, kręćcie dalej to koło właśnie dając te dobre uwarunkowania, praktykując ten właściwy wysiłek i to jest bezosobowy proces, który sam zacznie po prostu robić robotę i będzie coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej. Czyli dhamma jest jak ślimak. Pierwsze kroki są najtrudniejsze, bo jest najszersze koło. Im bardziej do środka, tym coraz jest łatwiej. Każde kolejne kółko jest coraz łatwiejsze. Dlaczego? Bo już strumień dhammy was coraz bardziej niesie. Coraz silniejsza jest ta moc tych uwarunkowań, które cały czas budujecie. Dlatego nawet jak jest wam bardzo trudno w tym momencie, nie przestawajcie właśnie tego właściwego wysiłku, czyli rozpuszczania tych negatywnych rzeczy i kultywacji pozytywnych, niezależnie od tego, co to znaczy w waszym życiu, bo każdy ma inne uwarunkowania, każdy ma swoją ścieżkę. Dla każdego to będzie troszkę co innego, ale jest ta sama uniwersalna zasada, która wypełnia to wszystko. Odpuszczamy to, co dotyczy negatywnych stanów i kultywujemy to, co jest pozytywne. I z całego serca życzę wam sukcesu na tej ścieżce. Wszystkiego dobrego dla was. Życzę dużej ilości miłości do siebie i do innych i po prostu, żebyście się mieli coraz mniej cierpienia i coraz więcej szczęścia. Także dziękuję za uwagę i z metą.